po krótkiej przerwie witamy w nowej odsłonie wolontarystycznych webinariów realizowanych w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu finansowanej ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO. Gościem dzisiejszego spotkania jest Paulina Szatan, kierownik Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Bardzo mi miło. Twoja przygoda z wolontariatem już bardzo dawno się rozpoczęła, prawda? Oj, tak. Szczerze mówiąc, próbowałam sobie przypomnieć, jak jechałam, gdzie się poznaliśmy tak naprawdę, bo to wtedy były moje początki z wolontariatem, tak. Na konferencji w Warszawie. Ja wtedy pracowałam w hospicjum, prowadziłam wolontariat hospicyjny i to było jakieś 12 lat temu, 13 lat temu. Jakoś tak mi się wydaje, że od tamtej pory gdzieś tam to były moje początki w hospicjum. A jak to się stało, że wolontariat w ogóle zagościł w Twoim życiu? To jest bardzo taka śmieszna historia, ponieważ stwierdziłam, że coś innego chcę zrobić, a jak wiemy dobrze tutaj wszyscy, że wolontariat jest bardzo zaraźliwy i bardzo szybko się go łapie. Ja byłam w urzędzie pracy i po prostu tak rozpoczęłam swoją przygodę pracy w hospicjum i w pracy z wolontariatem, gdzie po prostu zostałam rzucona na głęboką wodę i miałam do koordynowania wolontariuszami w trakcie jednej z imprez. I tak się zaczęło, tak się gdzieś tam zaczęła ta moja przygoda z wolontariatem, z wolontariuszami i bardzo szybko to chwyciłam. Pracowałaś wtedy jako koordynator wolontariatu, tak? Tak. Na początku pracowałam jako pracownik biurowy, ale później gdzieś tam poznając jednego wolontariusza, drugiego wolontariusza, przyjaźnie jak to w wolontariacie i zostałam koordynatorem wolontariatu w Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkim. I tak rozpoczęłam swoją przygodę z wolontariuszami. Jak te doświadczenia potem przekuły się na to, że jesteś takim dobrym koordynatorem wolontariatu i tak i do tej pory tak naprawdę to robisz i masz sobie chęć i pasję, żeby działać w tym kierunku? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się stało. Może po prostu trzeba być otwartym na ludzi. Trzeba lubić to, co robisz i tak naprawdę jak polubisz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Ja to polubiłam. Polubiłam ludzi do tego stopnia, że nawet później rezygnując z hospicjum rozpoczęłam swoją karierę za granicą. Tam też, mimo tego, że pracowałam w ogóle w instytucji, która nie była w żaden sposób związana z wolontariatem, ja też gdzieś tam działałam i organizowałam jakieś takie właśnie wolontaryjne imprezy, żeby pomóc innej osobie. Gdzieś cały czas ten wolontariat krążył w głowie, gdzieś cały czas chciałam to robić, cały czas chyba jestem tym społecznikiem, chyba lubię to i lubię pomagać innym i po powrocie do kraju też szukałam właśnie instytucji, gdzie będę mogła pomagać, no i docelowo pracować, no bo teraz już pracuję. Obszary, w które się angażowałaś, a właściwie wolontariat, który ci towarzyszył, to głównie wolontariat hospicyjny, tak? Domowy. Tak. I pomocowy. Tak, znaczy to są wolontariaty. Wcześniej zaczynałam właśnie od hospicyjnego, który jest bardzo podobny do wolontariatu domowego, długoterminowego, do wolontariatu, który prowadzimy tutaj w Caritasie. I w tym momencie to jest już poszerzone o wolontariat akcyjny, o wolontariat w szkołach, szkolne koła Caritas, o parafialne zespoły Caritas, o wolontariat, bo mamy też wolontariat korepetycyjny, o akcyjnym już mówiłam, mamy wolontariaty w naszych placówkach, czyli tutaj też i w punkcie pomocy charytatywnej, i w świetlicach naszych środowiskowych, i w domach dziennego pobytu, także tego wolontariatu jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. On się cały czas jakby rozgałęzia i powstają nowe jakieś kierunki, dokładnie. Pomysły wokół tego, czym się zajmujesz. Niemniej jednak jest to dosyć specyficzny rodzaj wolontariatu, nie dla każdego. Wiemy to doskonale z doświadczeń właśnie koordynacji różnych działań. Ja również skończyłem taki kurs wolontariatu hospicyjnego i wiem, że jest wymaga odpowiednich predyspozycji, pewnego przygotowania, refleksji i doświadczeń. Dlaczego więc wolontariusze decydują się na te rodzaje wolontariatu? Co nimi kieruje, jakie pobudki, motywacje? Wiesz, to mam wrażenie, że to jest tak, w 30% osoby tak naprawdę nie wiedzą, co to jest wolontariat hospicyjny. Idziesz, ja też teraz nie wiem, jak jest tutaj, bo ja ten wolontariat hospicyjny prowadzi pani doktor Sitarska u nas, więc ona tutaj się zajmuje tą działką tego wolontariatu akurat,
ale uważam, że każdy i tak przychodzi do wolontariatu z potrzeby pomocy. Mhm. Z potrzeby pomocy drugiej osobie. I tak naprawdę to chyba to jest takim głównym celem. Gdzieś tam ludzie chcą się rozwijać. No nie ukrywajmy, że to się stało też teraz troszeczkę modne. Mhm. Nie do końca jest takie bezinteresowne, jak to było kiedyś, bo teraz tutaj są i punkty, i wszystko. Więc no trochę pewnie przychodzą z takich pobudek, ale no trzeba przyznać, że większość ludzi po prostu chce pomóc. Mhm. Chce pomóc i mimo tego, że tutaj, tak jak powiedziałeś, to jest specyficzny wolontariat i ten wolontariat, który ja prowadzę w Caritasie, mógłby się komuś wydawać, że też jest specyficzny, a tak naprawdę, tak jak nasza misja mówi, pomagamy każdemu potrzebującemu. Czy jest to osoba wierząca, czy jest to osoba niewierząca, pomagamy wszystkim. My nie pytamy, czy wierzysz w Boga, czy chodzisz do kościoła, my po prostu pomagamy. Bardzo ważna informacja dla potencjalnych kandydatów na wolontariuszy. A jakie kryteria powinien spełniać taki kandydat, który do Was chce się zgłosić? Najlepiej jakby był pełnoletni, chociaż jeśli jest niepełnoletni, to my mu szukamy oczywiście rozwiązań w naszych szkolnych kołach Caritas, bo mamy ich około 167 na terenie całej archidiecezji łódzkiej, więc tutaj naprawdę młody człowiek, który jest niepełnoletni, również znajdzie tą przestrzeń dla siebie, ale wolontariat tak naprawdę wystarczy, że masz chęć do pomagania innym i po krótkiej rozmowie, po krótkim szkoleniu już wiemy tak naprawdę, czym byś się chciał zajmować jako wolontariusz nasz przyszły. Po takiej rozmowie wstępnej, gdzie my pokazujemy, jakie my mamy możliwości, jakie co my możemy zaproponować wolontariuszowi i wtedy wspólnie dobieramy rodzaj wolontariatu. Trzeba mieć też chyba trochę czasu, bo jednak no, wolontariat to zabiera nam czas, ale taki pozytywny w sobie słowa znaczeniu, że nam zabiera ten czas, bo no, musisz mieć ten czas, żeby coś zrobić, żeby coś się zaangażować, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co podejmujesz, jakie działania, bo dobrze wiemy, że w momencie, kiedy ktoś podejmie jakieś działania, a nie wywiąże się z tego, no to niestety sypie nam się jak domek z kart czasami cały nasz plan, więc musi być odpowiedzialny. Tak. Często sobie nawet wolontariusze nie zdają sprawy, ile od nich zależy tak naprawdę, ponieważ ustawiamy różne działania, różne inicjatywy właśnie w oparciu o zespół, siłę wolontariuszy i kiedy nam po prostu ktoś wypadnie i nie uprzedza wcześniej, no jest to dla nas kłopotliwe, prawda? Tak, sypie nam się to, oczywiście, że tak. To jest właśnie to, kiedy no, tak jak mówisz, oni sobie czasami nie zdają sprawy, nasi wolontariusze, a tak naprawdę, no jeśli on wypadnie nawet jeden i sobie pomyśli, dobra, no dzisiaj nie przyjdę, no przecież nic się nie stanie, to jestem tylko ja. Nieprawda, każdy jest ważny, każdy ma swoją dziedzinę i odpowiedzialny jest za coś. I w momencie, kiedy nie przychodzisz, no to po prostu no, kolejne etapy działania się mogą położyć, więc... Dokładnie. Dlatego bardzo ważna jest ta edukacja wolontariuszy, edukacja społeczeństwa, czym jest wolontariat i ta odpowiedzialność. No i właśnie, w jaki sposób wasze biuro wspiera, przygotowuje i motywuje wolontariuszy do tego, żeby właśnie ta ich praca była efektywna i satysfakcjonująca dla obu stron. Mamy spotkania. Ja staram się tworzyć z wolontariuszami taką grupę, niekoniecznie wolontariuszy, a grupę przyjaciół. Grupę przyjaciół, którzy po prostu wiedzą, że mogą się zgłosić, wiedzą, że mogą porozmawiać, wiedzą, mamy spotkania, gdzie mogą się wymienić doświadczeniami, bo tak naprawdę w momencie, kiedy przychodzi nowy wolontariusz, no często masz pytania normalne i to jest normalne. I taka grupa wsparcia, która nawzajem odpowiada sobie na te pytania, lubi się spotykać, spotykamy się, to niekoniecznie musi być praca jakakolwiek, to może być kawa, herbata, zwykła rozmowa, to może być spotkanie, jeśli ktoś potrzebuje, spotkanie z naszym psychologiem. Mamy radcę prawnego, który też pomaga, jeśli ktoś potrzebuje. Mamy terapeutów, którzy również pomagają, bo czasami ta praca też jest trudna, nie ukrywajmy, idziemy do obcych ludzi do domu. Więc spotykamy się z różnymi ludźmi i możemy mieć różne problemy. Więc taką opiekę, oprócz tego właśnie takich specjalistów, to mamy taką opiekę, jak ja to się śmieję, domową, w sensie możesz przyjść porozmawiać, możesz się napić herbaty, możesz w ogóle ze mną nie rozmawiać, możesz po prostu przyjść posiedzieć. Dokładnie tak. To jest twoje miejsce. To biuro nie jest moje, to biuro jest wolontariuszy. Tworzymy to razem. Dokładnie tak. My tak samo właśnie, taką samą ideę mamy, tak samo mówimy naszym wolontariuszom. Kiedyś też a propos tego, co mówiłaś, usłyszałam od jednej wolontariuszki, seniorki,
że wolontariat to jest taka róża z kolcami. Na zewnątrz bardzo piękna, ale też potrafi ukłuć, tak? Więc no, no wolontariat też ma swoje cienie i blaski, ale ważne jest to przygotowanie, że jesteśmy dobrze przygotowani, merytorycznie również, no to ta praca bardzo fajnie zaczyna nam wychodzić, zespołowo, indywidualnie i myślę, że ten jest... Tak, bo to chodzi o to, że od początku, od momentu, kiedy tak naprawdę otwieramy drzwi tej osobie, której nie znamy, to staramy się stworzyć taką atmosferę nie na zasadzie biura, że są panie, które po prostu siedzą za biurkiem, podnoszą tylko głowę i spoglądają na człowieka i tak naprawdę następny. Staramy się stworzyć taką atmosferę, gdzie możemy przyjść, usiąść. Oczywiście mówimy o prawach, mówimy o obowiązkach, bo to nie jest tak, że wolontariusz nie ma obowiązków, bo oczywiście ma te obowiązki, więc jeśli komuś mówimy od początku, czego my oczekujemy, jak chcemy, żeby ta praca wyglądała, to tak naprawdę jest przygotowany na to, że będziemy od niego też czegoś wymagać. I to jest fajne, że oni przychodzą i mieliśmy kilku takich wolontariuszy, którzy przychodzili naprawdę do nas z takim nastawieniem, może nie do końca byli przekonani co do tego wolontariatu i to było czasami widać w trakcie rozmowy, że on tak naprawdę szuka drogi swojej, szuka tego, co by mógł zrobić, szuka tego, co by chciał, a tak do końca nie jest pewien, czy to do końca chce. A teraz na przykład usłyszałam od niego słowa, że on sobie nie wyobraża, żeby tutaj teraz nie przychodzić. Bo dla niego to jest fajne miejsce po prostu. I to jest fajne, że to, co staramy się stworzyć, to po części, bo oczywiście, no, tak jak mówiłeś, to są też kolce, no nie wychodzi zawsze, ale w większości tak, w większości się czasem po prostu trzeba zmienić wolontariat, no nie wszyscy do wszystkiego, ale też jeżeli jest dobry koordynator, to moim zdaniem wolontariusz zawsze za nim podąży i nawet jeżeli ta praca jest może nie taka, jak sobie wyobrażał, może trochę monotonna, albo może inna niż się spodziewał, to on jakby chce być, bo potrzebuje tego kontaktu z drugim człowiekiem, chce się czegoś nowego nauczyć i to no wykorzystać tak. W życiu codziennym na przykład. No. A teraz pytanie z innej beczki. Pomno, według Ciebie, czy nasze województwo potrzebuje więcej takich biur wolontariatu, czy jest to wystarczające, czy jednak ten wolontariat w naszym regionie jest nie do końca wypromowany? Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że w każdej miejscowości warto by było, żeby było takie biuro wolontariatu. Takie biuro, takie centrum wolontariatu. Jest masa miejscowości, gdzie jest bardzo dużo młodzieży i nie ma tak naprawdę co ze sobą zrobić. Nie mówię tu oczywiście tylko o młodzieży, ale o seniorach, o pracy takiej. Myślę, że jakby to tak idealistycznie podchodzić do tego wszystkiego, to by było fajne, jakbyś praktycznie w każdej miejscowości wiedział, że możesz, nie wiem, jesteś z Tuszyna, jesteś ze Żgowa, jesteś, nie wiem, z Aleksandrowa i wiesz, że u ciebie w miejscowości jest takie biuro i na przykład możesz się do niego zgłosić. Wiem, że nie w wszystkich miejscowościach jest. No i właśnie. To pewnie jest ten problem, że na przykład ja jako biuro wolontariatu, ja mam bardzo często telefony z innych miejscowości. Gdzie ludzie po prostu też są samotni oczywiście i też potrzebują tej pomocy. No bo u nas tutaj najwięcej telefonów mam właśnie od osób samotnych, które po prostu potrzebują tych wolontariuszy i bardzo często mam też z różnych miejscowości poza Łodzią. I tutaj jest ciężko właśnie, bo tak naprawdę nie wiemy, czy istnieje takie centrum w innej miejscowości, czy nie, a przydałoby się. No i nie ma też badań robionych na temat wolontariatu w regionie i takich statystyk, bo często to są takie akcje i inicjatywy nieformalne albo takie akcyjne wolontariaty, o czym też nie zawsze jest słychać, bo się nie promują. No myśmy w tamtym roku zrobili taki przewodnik, opracowaliśmy Działaj Lokalnie właśnie z centrami z województwa łódzkiego i w rozmowach z koordynatorami, z liderami regionu dowiedzieliśmy się z tych rozmów, że po prostu nie mają środków na prowadzenie. W większości tych miast mniejszych i mniejszych miejscowości po prostu nie są w stanie się utrzymać albo po prostu po jakimś czasie rezygnują z tego, bo nie mają pomysłu, jak to dalej rozkręcać. Na ten moment mamy około 15 takich lokalnych centrów wolontariatu. To jakby no, na nasze duże województwo no, to jest niewystarczające sama przyczyna. Oczywiście, że tak. Jak myślisz, z czego to wynika? Że właśnie jest tak tego mało, że to jest niedoszacowane?
nie wiem, może właśnie z braku wiedzy ludzi a propos tego, że można coś takiego stworzyć. Może tutaj powinno być więcej informacji. Albo po prostu, jeśli jest chociaż jedna osoba, która tak naprawdę czuje, że może coś takiego poprowadzić, to tak naprawdę nie jest problemem znalezienie tak naprawdę wiedzy na ten temat. Bo myślę, że jak się wpisze wolontariat Łódź, to wyskoczy bardzo dużo łącznie z waszym centrum wolontariatu, do którego można się zgłosić i poprowadzicie pewnie takie osoby, że pomożecie. Tak samo jak ja mogę pomagać w swojej dziedzinie, pomagać zakładać w szkołach, szkolne koła Caritas, pomagać zakładać przy parafiach, parafialne zespoły Caritas, ale to i tak w dalszym ciągu jest mało. No właśnie. Więc my zachęcamy z Pauliną, do Pauliny, Młodzież Szkolne Koła na pewno pomoże, na pewno da jakiś tutorial. Do nas lokalne centra wolontariatu, liderzy mogą się zgłaszać, też powiemy, należamy do sieci Centrum Wolontariatu w Polsce i też mamy procedury, które pomagają jakby przejść i przygotować się do tego, żeby taki twór zorganizować na terenie swojego miasta, miejscowości, a nawet wsi, bo też takie centra funkcjonują. Jakie macie plany na przyszłość, jeżeli chodzi o biuro wolontariatu? Mamy kilka akcji, w które teraz wchodzimy z racji na Światowy Dzień Ubogich. Będziemy mieli akcję Ogrzej Miłością, gdzie zbieramy dla bezdomnych koce, szaliki i rękawiczki, które będziemy mogli rozdawać. Mamy akcję też teraz Różańca, gdzie będziemy również różaniec rozdawać bezdomnym. Także to są takie nasze najbliższe. No i mamy grę miejską dla szkolnych. Mamy grę miejską dla szkolnych kół Caritas. Jest to gra Śladami Świętej Siostry Faustyny. Zapraszamy w tym momencie wszystkie nasze szkolne koła Caritas. Jest ich sporo i wtedy mogą się poznać, mogą zobaczyć tak naprawdę, ilu jest wolontariuszy ze szkolnych kół Caritas. I dostajecie pakiety startowe i idziecie w miasto. Idziecie w miasto, wykonujecie zadania, wygrywacie bardzo fajne nagrody, jeśli chodzi o wolontariuszy szkolnych kół Caritas, ale najważniejsze jest to, że się poznajecie. Poznajecie większą grupę ludzi i tak naprawdę poznajecie, ile tak naprawdę jest wolontariuszy. Poznajemy się, integrujemy, wspólnie bawimy i spędzamy konstruktywnie czas. Oprócz gry miejskiej też z Pauliną będziemy w ramach Korpusu Solidarności organizować staże dla koordynatorów wolontariatu, także też do Caritasu możecie się zgłaszać, do Pauliny. Dokładnie. Jeżeli chcecie się nauczyć właśnie takiej współpracy z wolontariuszami w praktyce od naprawdę fajnych osób, to tutaj Paulina naprawdę ma fajne niespodzianki i od listopada startujemy? Tak. Od listopada staże dla koordynatorów. Informacje znajdziecie na naszej stronie i też na Facebooku będą krążyć, także nie wahajcie się. No cóż, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Życzę Ci powodzenia, żeby te wszystkie Wasze inicjatywy, działania się realizowały, żebyś miała nadal mnóstwo satysfakcji, tego uśmiechu, optymizmu. Znam Cię od bardzo wielu lat i wiem, że masz ogromne serce do tego, co robisz, także życzę Ci, żeby po prostu to nie gasło, a wręcz przeciwnie, żeby się jeszcze bardziej rozpalało i nowe grupy angażowało do działań. Super, iskra idzie z góry, także obserwując Was i Wasze działania, posłodzimy sobie, teraz to fajnie idzie w dwie strony, także oczywiście. Inspiracja, tak. Inspiracja i fajnie jest to, że działamy. Dzięki serdeczne. Tak. Gościem naszego spotkania była Paulina Szatan, kierownik Biura Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę. Możecie też nas wspierać na Patronite, ale o tym już w linku poniżej. Do zobaczenia.